Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy więc do rozpatrzenia punktu 30. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa, o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, druki nr 3255, 3602 i 3681. Proszę pana posła Andrzeja Kosztowniaka o przedstawienie sprawozdania komisji. Bardzo proszę, panie pośle. Marszałek, Wysoka Izbo, mam przyjemność przedłożenia sprawozdania Komisji Finansów Publicznych z druku nr 3681 o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa, druk nr 3255, oraz o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z druku nr 3602. Sejm zgodnie z artykułem 39 ust. 2 regulaminu Sejmu na 83. posiedzeniu w dniu 3 lipca 2019 roku skierował projekt ustawy z druku nr 3255 oraz na 84. posiedzeniu w dniu 17 lipca 2019 roku skierował projekt ustawy z druku nr 3602 do Komisji Finansów Publicznych celem ich rozpatrzenia. Komisja Finansów Publicznych po rozpatrzeniu tych projektów na posiedzeniach w dniu 16 i 17 lipca 2019 roku wnosi, aby Wysoki Sejm uchwalić raczył projekt ustawy. Pragnę nadmienić, że w trakcie prac komisji zostało przedłożonych 8 poprawek, z czego 6 uzyskało pozytywną opinię komisji, zaś 2 zostały odrzucone. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Sejm ustalił, że w dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i kół. Jako pierwszy wystąpi pan poseł Andrzej Szlachta, prezentując stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Zapraszam, panie pośle. Proszę. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze, mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie dwóch projektów rządowych: o zmianie ustawy o towarach i usługach oraz niektórych innych ustaw, druk 3602, oraz projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ordynacja podatkowa, druk nr 3255. Projekt ustawy z druku 3602 dotyczy zastąpienia obowiązującego obecnie rozwiązania rozliczania podatku VAT, czyli tak zwanego odwrotnego obciążenia, stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności. Projekt ten wprowadza również zmiany w zakresie zasad stosowania odpowiedzialności podatkowej. Proponuje się wprowadzenie limitu kwotowego, od którego nastąpi obowiązek dokonania rozliczenia w mechanizmie podzielonej płatności. Przyjęto, że w tym mechanizmie zostaną objęte towary i usługi udokumentowane fakturami, których wartość przekracza 15 tysięcy złotych lub równowartość tej kwoty. Projekt ustawy z druku nr 3255 proponuje zmianę sposobu identyfikacji towarów i usług na potrzeby podatku VAT i odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług PKWiU 2008 na rzecz nomenklatury CN w zakresie towarów i aktualnej PKWiU 2015 w zakresie usług. Przepisy przedmiotowego projektu można pogrupować w następujące bloki. Pierwszy to nowa matryca VAT, drugi zmiany w systemie zryczałtowanym dla rolników, trzecia zmiany w systemie odwróconego obciążenia i instytucji solidarnej odpowiedzialności, czwarty wprowadzenie wiążącej informacji stawkowej w skrócie WIS. I 5 przepisy o charakterze technicznym polegające na przejściu z obecnego PKWiU 2008 na odpowiednie symbole CN. Komisja Finansów Publicznych podjęła uchwałę o wspólnym rozpatrzeniu projektów ustaw z druku 3255
oraz druku 3602. Podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych zgłoszono poprawkę o charakterze doprecyzowującym do projektu z druku 3602. Poprawka ta została przyjęta. Do projektu ustawy z druku 3255 Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość zgłosił 5 poprawek, w tym poprawkę do załącznika nr 2, pozycja 17, w wyniku której zostawia się stawkę 5% na napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego. Podobnej treści poprawkę zgłosili posłowie opozycji. Wszystkie wymienione poprawki zostały przez Komisję Finansów Publicznych przyjęte. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wyrażam poparcie dla rządowego projektu ustawy powstałej z połączenia tych dwóch projektów rządowych. Jednocześnie zgłaszam w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość 3 poprawki do omawianego projektu ustawy. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska stanowisko przedstawi pan poseł Włodzimierz Nykiel. Bardzo proszę. Pani marszałek, Wysoka Izbo, mamy do czynienia z dwoma projektami, które teraz mają stanowić jeden projekt, a w rezultacie jedną ustawę. Druk 3602 to projekt, który przewiduje wprowadzenie do ustawy o podatku od towarów i usług przepisów nakładających obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności w określonych sektorach gospodarki po przekroczeniu progu kwotowego wartości faktury brutto. Ten obowiązkowy mechanizm generalnie będzie dotyczył dostaw towarów i usług obecnie objętych odwrotnym obciążeniem oraz odpowiedzialnością solidarną, oraz dodatkowo dostaw części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, węgla i produktów węglowych, maszyn i urządzeń elektrycznych. A w uproszczeniu można powiedzieć, że celem projektu jest zastąpienie mechanizmu odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności. Inny charakter ma ten drugi projekt z druku 3255, on się zresztą tutaj pojawił, o ile sobie przypominam, w marcu. Wtedy wywołał duże poruszenie ze względu właśnie na opodatkowanie, czy między innymi ze względu na opodatkowanie soków. I on przewiduje kilka zmian. Pewne zmiany dotyczą stawek, inne zmiany dotyczą zasad identyfikowania towarów, to pan przewodniczący Szlachta o tym mówił, i wreszcie wprowadza ten projekt wiążącą informację stawkową. W tym miejscu należy podkreślić, że w 2017 roku grupa posłów z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska wniosła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług ustalający jedną stawkę 5% na wszystkie artykuły żywnościowe. Ten projekt został odrzucony. Ujednolicona stawka na artykuły żywnościowe ma szereg zalet. Oznacza ona uproszczenie prawa podatkowego, co ma duże znaczenie dla przedsiębiorców, prowadzi do ograniczenia nadużyć, a ponadto jest korzystna dla konsumentów.
Ze względu na swoje zalety taka ujednolicona stawka powinna się znaleźć w tym projekcie, bo rozwiązywałaby szereg problemów. Rzeczywiście wprowadzono do tych projektów zmiany, o których mówił pan przewodniczący Szlachta. My dodatkowo wprowadzamy poprawki, które pozwalam sobie teraz złożyć. Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W imieniu Klubu Parlamentarnego Poselskiego Kukiz15 występuje 3 posłów, ale ja od razu uprzedzam, że czas jest niezmienny, 5 minut, panie pośle, długi, panie Pawle, panie Grzegorzu, zapraszam, 5 minut bardzo, na całość. Dziękuję bardzo, pani marszałek, chociaż nie wiem, może teraz trzeba być pani marszałkini, żeby było... Nie. Tak, no to nie, się nie, ale czas płynie, panie pośle. To się cieszę. Bardzo krótko. Panie marszałek, Wysoki Sejmie, Wysoka Izbo, dotyczy ta sprawa 3 ustaw. Moi koledzy będą mówili o 2 pozostałych. Ja się skupię tylko na 3602. Ustawa dotyczy tak naprawdę uszczelniania VAT-u. W tej chwili w naszym społeczeństwie jest chyba szerokie poparcie dla samej idei uszczelniania VAT-u. Natomiast jest mniejsza świadomość tego, że tak naprawdę koszty tego wszystkiego ponosi z reguły pracodawca, ponosi przedsiębiorca. Przedsiębiorcy też rozumieją tę sytuację i co do zasady się zgadzają, ale jednak trzeba brać pod uwagę ich pogląd na to, że do różnych zmian muszą się przystosować. To jest dla nich duże wyzwanie logistyczne, finansowe i inne. Z tego powodu Wysoka Izbo, przepraszam, ale ja ciągle uprawiam mój zawód. Z tego powodu, Wysoka Izbo, chcemy wnieść poprawkę, która zmienia, przesuwa termin wprowadzania w życie tego split paymentu, tej płatności, aby to się zaczęło od nowego roku. Bardzo się tutaj cieszę, nie ma w tej chwili pana przewodniczącego Komisji Finansów, który popierał tą ustawę, znaczy tą zmianę, jak wiemy, razem z przedsiębiorcami. Liczę na to, że pan minister też już zdołał przeprowadzić konsultacje i się też na to zgodzi. To nie jest, to według mnie nawet pomaga w uszczelnianiu. Większe poparcie społeczne przedsiębiorców również pomoże na większą skuteczność tego i na łatwiejsze znoszenie tych trudów, bo tak naprawdę są to trudy organizacyjne. Dziękuję bardzo, Wysoki Sądzie. Pozwolę sobie, Wysoka Izbo, i pozwolę sobie złożyć tę poprawkę. Dziękuję bardzo. Pan poseł Paweł Grabowski, zapraszam. Dziękuję, pani marszałek. Wysoka Izbo, panie ministrze. Ja również chciałem złożyć poprawkę, którą na etapie pierwszego czytania składałem, ale finalnie wycofałem się z tego na etapie pierwszego czytania, zastrzegając, że będę ją składał na etapie drugiego czytania. Poprawka dotyczy takiego samego traktowania napojów roślinnych stanowiących ekwiwalent dla mleka krowiego, czyli napojów roślinnych z soi, z orzechów, napojów zbożowych, które mają taki sam charakter jak produkty pochodzenia zwierzęcego, a które to produkty nie są tolerowane przez część osób ze względu na pewne przypadłości zdrowotne, alergiczne i tym podobne. Drodzy państwo, ja chciałem tylko wyjaśnić, panie ministrze, to nie jest tak, że ktoś pijąc, nie wiem, mleko orzechowe, kokosowe, ryżowe czy sojowe realizuje jakąś swoją fanaberię. Nie. Często jest tak, że te osoby po prostu nie tolerując produktów pochodzenia zwierzęcego są właściwie zdane tylko i wyłącznie na produkty pochodzenia roślinnego, dlatego nie powinny one być dyskryminowane i obarczone wyższą koniecznością płacenia wyższej stawki VAT, co zresztą jest zgodne z przepisami Unii Europejskiej, jednej z dyrektyw Rady, która właśnie stanowi o tym, że produkty ekwiwalentne dla mleka powinny być objęte takim samym podatkiem VAT, jak samo mleko, które wedle propozycji, którą tutaj omawiamy, ma być objęte stawką VAT 5%. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie pośle. I pan poseł Jarosław Sachajko. Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Ja w imieniu kolegów z klubu chciałem zwrócić uwagę na niespójność działań naszego rządu. No, z jednej strony tutaj przy matrycy VAT próbujemy sobie ułatwić. No, może bardzo dobrze, że próbujemy robić, żeby to było łatwo i prosto, ale z drugiej strony nie dbamy w ogóle o to, o wydatki chociażby Ministerstwa Zdrowia. No, jeżeli obniżamy VAT na jedzenie śmieciowe, a jednocześnie mamy budżet na to, żeby walczyć chociażby z cukrzycą pierwszego stopnia,
nie dbamy o mamy, wydajemy pieniądze, aby organizacje różnego rodzaju, również pozarządowe, wydawały ogromne pieniądze na walkę z otyłością, to coś tu jest nie tak. No, rząd powinien, przynajmniej nawet taki niekoalicyjny, być spójny w swoim przekazie. No, czyli zależy nam na zdrowiu Polaków, czy tylko zależy nam na tym, żeby prosto Ministerstwo Finansów się liczyło? Takie podejście pokazuje właśnie dalej resortowość rządu. Cóż to może resort zdrowia, jak Ministerstwo Finansów mówi, że ono sobie upraszcza liczenie i upraszcza dokumenty. Jaki jest koszt w takim razie, panie ministrze, jaki jest wydawany na profilaktykę i na walkę z otyłością dzieci i młodzieży? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani poseł Genowefa Tokarska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze, w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej przedstawię stanowisko do sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o numerze 3681 do takiego połączonego projektu ustawy, połączonego z dwóch projektów, bo ten druk 3681 łączy w sobie dwa niezależne projekty o numerach 3255 i 3602. Projekt o podatku VAT z druku 3602 nie nastręczał większych uwag i kontrowersji. Dotyczył bowiem i nadal dotyczy zastąpienia mechanizmu odwrotnego obciążenia na obowiązkowo stosowany mechanizm podzielonej płatności. I mechanizm ten objął wszystkie towary i usługi, które obecnie są objęte odwrotnym obciążeniem, a więc m.in. złom, stal, paliwa, odpady i elektronika, a także rozszerzono o transakcje, których przedmiotem są części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria. Kontrowersją był i nadal jest w tej części tego nowego projektu termin wejścia w życie tych propozycji, bowiem zaproponowany w pierwotnym druku termin 1 września 2019 roku. No niestety jest to zbyt krótki okres, aby przedsiębiorcy mogli właściwie przygotować się, dostosować system internetowo-księgowy w swoich przedsiębiorstwach. Chcę wyrazić zadowolenie, że taka poprawka dotycząca zmiany tego terminu zaistniała i myślę, że będziemy po prostu za wydłużeniem tego terminu. Drugi z włączonych projektów budził zdecydowanie więcej uwag i niezgodności. To ten z druku 3255. I stąd złożono kilka poprawek o charakterze również merytorycznym. Popieramy przyjęte dotychczas przez komisję poprawki i jako klub wnosimy również jedną poprawkę, która rozszerzyłaby listę artykułów, towarów o 5% stawce podatku VAT na produkty ekologiczne. Sądzimy, że wyeksponowanie tych artykułów z niższym podatkiem VAT, a więc ekologicznych, zdrowych, byłoby z pożytkiem przede wszystkim dla konsumentów, nawet i ze względu na ich cenę, ale również dla producentów tych artykułów. Tak, panie marszałku, składam stosowną poprawkę i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do pytań. Jeżeli ktoś z państwa chce się zapisać jeszcze do głosu, to zapraszam. Czas pytania 1,5 minuty. Głos ma pan poseł Piotr Pyzik. Zapraszam. Panie marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym zadać pytanie raczej retoryczne, wynikające z ogólnej sytuacji i dyskusji tutaj, nie tylko na tej sali. Mianowicie,
zmiana matrycy stawek podatku VAT bardzo rozsądna i w końcu eliminująca większość niejasności interpretacyjnych zawiera straszliwy cios. Otóż sfinansowanie obniżenia stawek m.in. na pieczywo, żywność dla niemowląt czy pieluszki z podniesienia stawki na ośmiorniczki i kawior wydaje się wprost okrucieństwem. Czy minister finansów nie obawia się, że w tej sprawie niebawem pojawią się jakieś pytania prejudycjonalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej? Dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Maciej Masłowski, Kukiz 15. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Panie ministrze, moje pytanie dotyczy nowego, znaczy taka koncepcja odnośnie nowego brzmienia artykułu 2 punkt 20. Obecnie nowe brzmienie punktu 20 w części dotyczącej przetwórstwa jest bardzo nieprecyzyjne i trudne do stosowania w praktyce. Czy nie lepiej byłoby odwołanie w zakresie definicji przetwórstwa towarów pochodzących z własnej działalności rolniczej, produktów przetworzonych do rozwiązań obowiązujących w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych? Dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Paweł Skutecki, Kukiz 15. Dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo. Ja mam pytanie dotyczące jakby procesu tworzenia prawa w tym przypadku. Liczba składanych poprawek, w tym i autopoprawek bardzo ważnych, jest kolosalna. Czy państwo konsultowaliście te pomysły z ludźmi z branży, z rolnikami, przetwórcami, sadownikami, z tymi wszystkimi, których chcecie dotknąć tą ustawą? Dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Paweł Grabowski. Panie marszałku, Wysoka Izba, panie ministrze, pytanie co do vacatio legis. No nie jest tajemnicą, że jest 18 lipca, ustawa ma wejść 1 września, czyli za nieco ponad miesiąc. Panie ministrze, powiem tak, do mnie dzisiaj pisali moi znajomi, którzy akurat no, mają tę możliwość, żeby zapytać bezpośrednio posła, czy ja coś wiem na temat wejścia nowego split payment w życie. Powiedziałem, że tak, prawdopodobnie od 1 września te przepisy wejdą w życie. Natomiast ile jest tysięcy albo milionów takich przedsiębiorców, którzy nie mają znajomego posła albo którzy po prostu powinni się skupić na prowadzeniu działalności gospodarczej, a nie na śledzeniu bieżących prac Sejmu w celu sprawdzania, co nowego może nam przynieść Sejm za 2-3 tygodnie względnie miesiąc czy półtora miesiąca. Panie ministrze, wczoraj żeśmy na ten temat rozmawiali. Był wskazywany termin 1 października. Poseł Długi złożył poprawkę proponującą termin 1 stycznia 2020 roku. Ja bardzo proszę po prostu o uwzględnienie tej perspektywy przedsiębiorców. Jestem w stanie zrozumieć, że panowie, pan minister i pan dyrektor działacie mając na uwadze optykę Ministerstwa Finansów, ale bardzo was proszę, przyjmijcie również czasem tę optykę przedsiębiorców, którzy de facto utrzymują zarówno Ministerstwo Finansów, jak i nas tutaj wszystkich w tej sali. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pan poseł Jarosław Sachajko. Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. W trakcie wystąpienia klubowego zwracałem uwagę na resortowość naszego rządu i niepatrzenie przez resort finansów na koszty, jakie niesie w zdrowiu dla polskich rodzin działania resortu finansów, czyli właśnie obniżania VAT-u na jedzenie śmieciowe. Chciałem zapytać, jak państwo oszacowali, jakie to będą koszty dla polskiego budżetu związane z wzrastającą otyłością w związku z obniżeniem VAT-u na jedzenie śmieciowe? I drugie pytanie, jaki to by był również uszczerbek dla budżetu, pozorny w mojej ocenie, jeżeli byśmy obniżyli VAT na żywność ekologiczną do 5%. Bo w mojej ocenie to by był po prostu zysk dla polskiego budżetu, jeżeli polskie rodziny, polscy obywatele by nie chorowali, a pracowali w zdrowiu do końca życia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. Bardzo proszę o zabranie głosu podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, pana Tadeusza Kościńskiego. Panie
Marszałku, Wysoka Izbo, na pytanie pana posła Pyzik, nie obawiamy się, że będzie to oskarżone do trzeba. Do pana posła Masłowskiego, punkt 20. Jak dobrze zrozumiałem pytanie, to właśnie dokładnie odsyłamy do PIT-u, więc odpowiemy na piśmie, żeby uprecyzować się, czy dobrze pytanie zrozumieliśmy. Pan Skojecki, pan poseł Skojecki, tak, było bardzo szerokie, nawet przedłużone konsultacje. Pan poseł Grabowski, już nie ma, o, przepraszam, tego, vacatio legis, jak najbardziej słyszymy, bardzo głośny sygnał, jak najbardziej rozważamy. Myślę, że to będzie na komisji rozważone i będziemy popierać, jak jest możliwe. Pewnie ten pierwszy styczeń, jak wczoraj wspomniałem, nie jest to najlepszy termin dla wdrożenia takich zmian. Z swego osobistego doświadczenia wiem, że przez cały okres świąteczny bankowe systemy, jak i systemy w handlu są wykorzystywane na maksa i nie można w tym momencie jakieś zmiany robić, więc tam pewnie to będzie inny termin, ale jak najbardziej rozważamy. Pan poseł Sachrajko. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Odpowiemy na piśmie, bo nie liczyliśmy, a to jest skomplikowane, żeby zobaczyć. Jak najbardziej. Cel tej ustawy nie było, żeby prozdrowotne czy antyzdrowotne, to było, żeby uprościć tabelę wagi. Dziękuję. Dziękuję panu ministrowi. Zamykam dyskusję. W związku z tym, że w czasie drugiego czytania zgłoszono do przedłożonego projektu ustawy poprawki, proponuję, aby Sejm ponownie skierował ten projekt do Komisji Finansów Publicznych w celu przedstawienia sprawozdania. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm propozycję przyjął. Sprzeciwu nie słyszę. Przystępujemy do